Rozdział drugi. Bolesna prawda. Jesteś podły. Nienawidzę cię. Latami milczałam, znosiłam twoje kłamstwa i kłamstewka. Udawałam, że wierzę. Kipiało w niej wszystko. Walczyła z przemożną chęcią uderzenia go. Ale co by to dało? Nic. Bała się tak naprawdę, że mógłby jej oddać. Bo przecież raz, kiedyś, dawno temu, podniósł na nią rękę. Zaraz po urodzeniu Patrycji, gdy wykrzyczała mu, że zostawia ją samą w domu, że włóczy się nie wiadomo gdzie i z kim. Wtedy po raz pierwszy i ostatni uderzyła go pięścią w plecy. A on zamachnął się i z trudem powstrzymał. Może dlatego, że karmiła jeszcze piersią? Nie wiedziała. A może dlatego, że zobaczył w jej oczach łzy? Nie było to w tej chwili ważne. To była przeszłość. Tak jak ich małżeństwo. Szala goryczy przelała się. Zostawił ją na noc dla kochanki, a rankiem usiłował wesprzeć, że siedział nad projektem. Kłamca, cholerny kłamca! Krzyczała, nie mogąc się opanować. Łzy spływały po policzkach, ręce się jej trzęsły, nogi drżały. Sama siebie nie poznawała. Patrycja przerażona stała w progu. Nie chciała, aby była świadkiem tej sceny, ale gdy weszła do kuchni, a Jerzy, jak gdyby nigdy nic, powiedział jej – dzień dobry, kochanie – wybuchła. Teraz, kochanie? A gdzie byłeś w nocy? Chciała wyjść z domu, wyjść natychmiast. Dusiła się, ale on ją powstrzymał. Wtedy i teraz. Jego słowa były równie podłe jak on. Stałaś się kurą domową. Zapomniałaś, jak to jest być kobietą. A ty przestałeś być facetem. Stałeś się kurwiarzem. Przestań! Wrzasnął. A to była woda na młyn. Ja mam przestać? Może to ty przestań szlajać się z dziwkami. Zacznij dostrzegać mnie i córkę. Kim jesteśmy dla ciebie? Przystawką do codzienności? A one kim są? Sensem twojego bytu, a może fiuta? Bo nie rozumiem, bo nie rozum, a to, co masz w spodniach, cię prowadzi. Przeholowała. Wiedziała o tym. Ale było jej już wszystko jedno. Tym razem nie udało mu się jej powstrzymać. Wyrwała się. W drodze do drzwi chwyciła płaszcz i wyszła. A raczej zbiegła po schodach, tak jak spała w nocy, tak jak stała teraz. W spodniach i lekkim czerwonym sweterku. Nie wiedziała, dokąd ma iść, w którą stronę. Biegła wciąż przed siebie, dziękując Bogu za deszcz, bo ten skutecznie skrywał łzy. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Każdy skulony pod parasolem szedł w swoim kierunku, a ona wciąż biegła. Biegła po prostu przed siebie. A tymczasem w domu Patrycja podeszła do ojca, spojrzała mu prosto w oczy i wycedziła przez zęby. Skrzywdziłeś nas. Jeśli masz choć odrobinę honoru, wyprowadzisz się. Niemal wyjąkała. Odwróciła się i bardzo powoli, spokojnie zamknęła drzwi od swojego pokoju. Jerzy stał w przedpokoju, a jego wzrok, spojrzenie wyrażało niezrozumienie. Jak się domyśliła? Pomyślał, spoglądając w lustro. Przecież dość często wracałem o tej porze. I nigdy nic takiego nie miało miejsca. Nagle urwał. Szybko zbliżył się do lustra i zrozumiał. Na szyi miał malinkę. Głupiec ze mnie. Kolejna myśl, jakże trafna, wdarła się w umysł. Stojąc przed lustrem, wykonywał niepotrzebne ruchy rękoma. Usiłował zetrzeć ślad zdrady. Bardzo duży, zaraz za prawym uchem. Pokiwał z dezaprobatą głową i sam, nie do końca wiedząc, co robić, udał się do swojej pracowni. Tam siadł przed biurkiem, które stało pod oknem i po włączeniu komputera wysłał e-maila. Patrycja skulona na wersalce płakała. Stało się to, czego się obawiała, lecz tak naprawdę martwiła się o mamę. Jej myśli kierowały się tylko ku niej. Postanowiła zadzwonić do wujka Krzyśka. Ale po chwili zrezygnowała z tego pomysłu. A co, jeśli nie do niego poszła? Wujek i ciocia wpadną w panikę. Tak, mamie, nie pomogę.
pomyślała, kasując połączenie. Wybrała numer mamy. Zamarła w oczekiwaniu na jej głos. I nic. Cisza. Bardzo wroga, niepokojąca cisza.